Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 40 murk, no i muł. To są takie reperacje 200 lat temu, bo dzisiaj jest bardzo dużo rozmów na tematy, jak zapłacić czarnym za to, co cierpieli pradziadkowie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No w Polsce, czy w Rosji, czy w Europie, no to była kwestia chłopów pańszczyźnianych, w Ameryce była kwestia niewolników. No niestety zawsze była władza. Byli ludzie bogaci, byli ludzie biedni, byli właściciele ziemi i byli pracownicy, którzy pracowali na nich. W Ameryce akurat byli niewolnicy, no bo niewolnicy w Afryce leli się na lewo i na prawo, także wszyscy ci kacykowie murzyńscy z jednego plemienia, zamiast wybijać drugie plemię, no to łapali ich do siatki, przyjeżdżali Żydzi, Arabi do środka Afryki, kupowali tych niewolników z podbitych terenów, zawozili je na wybrzeże Afryki, na wybrzeżu Afryki wsadzali je na statki, no i tam wywozili, do Anglii wywozili, byli niewolnicy, no ale później tam to zakazano, no te nowe kolonie, szczególnie na południu, tam gdzie było ciepło, gdzie nie było mrozów, potrzebna była siła robocza, trzeba bawełna, tego rodzaju rzeczy. Później tytoń, czy najpierw tytoń, później bawełna. Nie było kombajnów, nie było ciągników, nie było traktorów, były ręce do roboty. No i napłynęło dużo niewolników. Prawda jest taka, że do kolonii amerykańskich, no i później do Stanów Zjednoczonych, no to nie przywieziono najwięcej tych niewolników. Dużo więcej przywieziono do Brazylii, dużo więcej przywieziono na Haiti. Haiti to była Dominikana. Dominikana to później została podzielona Haiti, no tak, Haiti to dzisiaj to jest Dominikana Hispaniola, to się nazywa Hispaniola, a później podzielono to na Haiti, na Dominican Republic, czyli Republikę Dominikańską. Także tam strasznie dużo niewolników przywieźli. Ameryka nie była w czołówce. W Kanadzie nie było niewolników, no to, bo tam było jednak za zimno. No i w Kanadzie to jednak była ta królowa korona angielska. No ale co zrobić? No 1862 rok, no to jest stan wojny pomiędzy dwoma terenami, regionami Ameryki, Stanów Zjednoczonych Ameryki, no bo w tym czasie właśnie to już te 13 kolonii się zrobiły Stany Zjednoczone, później tam następne Stany dołączały. No jak te Stany dołączały, no to one miały pewne, były przyjmowane tak jak były, czyli tam, gdzie było niewolnictwo, było przyjmowane Stany. No ale to wszystko zaczęło zgrzytać, no i w kongresie tam zaczęli, mieli nawet głosowania tam co do reprezentacji. No to było skomplikowane, ale w 1865 roku, kiedy w czasie tej wojny cywilnej, wojny bratobójczej, wojny secesyjnej, czyli wojny odłączeniowej, William Tecumseh Sherman. Sherman, no to może znacie te czołgi Shermana, no to właśnie to jest po jego nazwisku. No i on zrobił taki rozkaz polowy numer 15, no i rozkazał, że w zasadzie Unia, czyli te Stany Północne, dadzą 40 akrów wszystkim wyzwolonym niewolnikom. No i muła, no bo nie wiadomo było, co później robić z tymi niewolnikami, no bo ci niewolnicy, no to mieli tam na południu wikt i opierunek, mieli właściciela, mieli chatę wuja Toma, czyli tam dach nad głową, mieli co jeść, mieli tylko pracować. No wiadomo, że z niewolnika to nie ma pracownika i tam co jeden robotnik mógł omłócić w godzinę, no to tam potrzeba było 5 niewolników, żeby to mówiło w godzinę. Nie byli wydajni, no po prostu nie byli, nie, wydajnictwo nie było wydajne.
niewolnictwo nie było wydajne. No i niewolnicy byli dosyć drodzy, no bo to jednak niełatwo tak przywieźć tych ludzi przez ocean i wyżywić. No ale to doprowadziło, że obiecali im tą ziemię. No i Partia Republikańska, trzeba pamiętać, że Partia Republikańska, no to jest właśnie ta niewolnicza partia, bo demokraci, no to do lat 1960, no to są ci południowi demokraci, to są potomkowie właścicieli niewolników, także na dzień dzisiejszy demokraci to udają właśnie tych przeciwników niewolnictwa i tak dalej, no a oni byli 180 stopni odwrotnie, i radykalni ludzie, którzy byli przeciwko niewolnictwu, Charles Sumner i Tadeusz Stevens, oni zaproponowali właśnie, że trzeba będzie coś zrobić, że ci wyzwoleni niewolnicy dostaną jedną szesnastą mili, no bo jak się mile się podzieli na cztery rzędy i cztery kolumny, no to jest właśnie dokładnie 40 akrów, bo mila kwadratowa, no to ma 640 akrów. Na morga czy akr, no to jest to, co jeden rolnik jednym koniem, czy może mułem, może zaorać w ciągu jednego dnia. No to jest taka powierzchnia, można powiedzieć, praktyczna. Abraham Lincoln no, też w to był zaangażowany, no i pozwolił rozdał to tą ziemię. Ta redystrybucja, no to tak jak po tych rewolucjach wszelakich, no to zawsze jakoś tam zgrzyta. Wojskowi szli na południe, no konfiskowali tych południowych konfederatów, no to oni traktowali jako tą konfederację, czyli tę umowę Stanów Południowych, no to traktowali jako rebeliantów, no i zabierali im ziemię. No to mniej więcej było to samo, co w czasie rewolucji, powstań polskich, właśnie 1863 rok, też te powstania, to te same okresy, to kiedy były te powstania polskie, no to Rosja carska też konfiskowała Polakom, no i sprzedawała tą ziemię najróżniejszym spekulantom. To w Ameryce było identycznie. Dużo tych czarnych doszło do wniosku, że ta ziemia obiecana, te 40 akrów i ten muł, no to będzie na tej ziemi, którą oni wcześniej uprawiali jako niewolnicy. No ale to tak nie za bardzo było. W Mississippi to była ciekawa sytuacja, bo tam w XIX właśnie wieku, no to było takie zasiedlenie, to był program rządowy zasiedlenia. Dużo czarnych niewolników, no to kupiło przez prywatne transakcje. W pewnym momencie w Mississippi, no to oni byli właścicielami 15 milionów akrów, czyli 15 milionów murg, czyli około tam 6 milionów hektarów w 1910 roku. No ale to później były te wszystkie kryzysy ekonomiczne, no i dużo to zniknęło z tego wszystkiego. Ciekawie było też, że dużo murzynów dostało ziemię na ziemiach Cherokee, czyli tych Indian. No i tam było dużo tych niewolników. Prosperowali na tych terenach indiańskich, gdzie Indianie nie mieli smykałki do rolnictwa. No to była tak tragedia właśnie amerykańska, że Indianie, że te wszystkie plemiona Cheyenne, Irokezi, Crow, Apache, Shoshone i tak dalej, to tych czarne stopy, Mohikanie, no niektóre plemiona były bardzo, bardzo pokojowe, a niektóre były bardzo wojownicze.
mniejsze, no ale oni wszyscy, nikt, żadne z plemion indiańskich nie chciało pracować na ziemi, no a Murzyni zostali wysłani na te ich tereny, no im jakoś bardzo, bardzo przez dziesiątki lat im się udawało, po prostu zostawali rolnikami na tych terenach indiańskich. Niewolnictwo, no niewolnictwo to tak jak i pańszczyzna, no nie pozwalało na posiadanie ziemi, no ale sporo tych niewolników to jednak miało płacone, tam robili sobie mieli dodatkowe pieniądze, bo to nie było tak, że pracowali tylko za wiktę i opierunek, ci właściciele, no to byli ludźmi, też jakoś ich traktowali. Także kiedy niewolnictwo się skończyło, bardzo dużo tych wyzwolonych ludzi miało pieniądze, żeby kupić. No i bardzo często dużo tych grup takich obywatelskich pomagało im finansowo, no szczególnie tych grup z północy. No ale to była ten podział rasowy. Na północy nie bardzo chcieli tych czarnych, no bo wiedzieli, że czarni po prostu będą, jeżeli by pracowali, no to będą pracowali za dużą, dużą mniejszą stawkę, także kradli pracę w oczach wielu ludzi. Do tego czarni nie bardzo chcieli pracować na północy, tam gdzie są cztery pory roku, gdzie jest zima. Większość wolnych tych niewolników, no to żyła właśnie na północy, no bo tam nie było niewolnictwa. W każdym razie niewolnictwo było dozwolone, ale transakcji nie można było robić. Także częściowo to tam, jak ktoś już był zapalony, jechał na południe, kupował niewolnika i przywoził na północ, no ale transakcji tam na północy jako takich nie można było. Na południu, no to prawa przeciwko włóczęgostwu często było stosowane przez to, że byli zmuszani do pracy. Dużo ciekawa jest taka sprawa, że wolni murzyni to byli również właścicielami murzynów. Także to nie było tak... Zdarzało się i historycznie, jak się popatrzy na temat czarnych właścicieli niewolników, no to było. To nie są mity greckie, to nie są opowiastki jakieś oszukane, ale to tak było. No dużo tych wyzwolonych murzynów uciekało do Kanady, no bo w Kanadzie to szczególnie w południowym Ontario, kiedyś to się nazywała Wyższa Kanada, no i tam się właśnie osiedlali, w Nowej Szkocji się osiedlali, także w najróżniejszych miejscach. No biali nie bardzo wiedzieli, co zrobić z tymi czarnymi, jak oni mieli być traktowani. Dużo białych, no to właśnie mówiło, rozparcelować dziedzica, rozparcelować plantatora, rozdać tą ziemię tym niewolnikom, na których pracowali, no i to by było najlepsze. Dużo ludzi chciało ich wysłać po prostu gdzieś indziej, także nie chcieli, żeby po prostu się mieszali się z białymi. Dużo ludzi myślało o koloniach amerykańskich, tak? Także kolonie amerykańskie, no to już rozmowy to były nawet dużo przed wojną tą secesyjną. W 1801 roku James Monroe, no to właśnie zapytał się prezydenta Thomasa Jeffersona, jak stworzyć po prostu kolonię taką karną dla tych buntujących się czarnych. Amerykańskie Stowarzyszenie Kolonizacyjne powstało właśnie w 1816 roku po to, żeby osiedlać tych czarnych. No czarni w tym czasie, czy niewolnicy, no to był duży problem dla Ameryki. No i część tych ugrupowań chciała ich osiedlić, no gdziekolwiek
Część no to mówiła, że trzeba by było iść właśnie na te tereny, na ten dziki zachód, na część proponowała, żeby jednak do Afryki, że jeżeli oni byli przymusowo, przepraszam, przywiezieni z Afryki, no to najlepiej by było ich tam osiedlić. No i Liberia. Liberia, no to jest, to w zasadzie ciężkie miliony poszły na tą Liberię. To było miejsce stworzone dla byłych niewolników amerykańskich. No było po wyzwoleniu, po tej wojnie, no to było tam między 3-4 milionami tych wolnych murzynów. Nie więcej, tam kilkanaście tysięcy osiedliło się w Liberii. Po prostu nie chcieli tam wracać. No, nie chcieli wracać do miejsca, gdzie powiedzmy ich rodzice, czy dziadkowie, czy pradziadkowie tam byli, czy może oni nawet sami. Wiedzieli, że Liberia, Afryka, no to nie jest takie dobre miejsce. Szczególnie, że tam bardzo łatwo ludzie umierali, bardzo szybko umierali na malarię, na te wszystkie muszki, tsetse i tak dalej, i tak dalej. No i część tych białych to mówiła, że w zasadzie ci amerykańscy murzyni, no to tak samo, to nie są Afrykańczykami, tak jak Amerykanie nie są Brytyjczykami. Zasiedlenie na tych zachodnich Stanach, no to rząd ciągle był zainteresowany w XVIII-XIX wieku, no to nie było to takie nieprawdopodobne. Było tak strasznie dużo ziemi w Ameryce do zasiedlenia, że każdy mógł w zasadzie dostać, jeżeli chciał uprawiać. Jefferson proponował 50 akrów, czyli 50 mur do każdego człowieka, który nie miał jakiejś tam ziemi. I to już była propozycja w 1776 roku w Konstytucji w Virginii. Taki była ustawa zasiedlenia w 1862 i w 1916 roku. Także dawała od 160 do 640 murg, czyli milę kwadratową, w zależności od tego, kto tam reprezentował. Bardzo często dawali to wdowom żołnierzy wojennych czy żołnierzom samym w sobie. Uwolnieni niewolnicy nie mieli prawa do tego osiedlenia jeszcze, no bo nie byli obywatelami. Dopiero 14. poprawka Konstytucji w 1868 roku dała im obywatelstwo. Wszystkim czarnym byłym murzynom dała amerykańskie obywatelstwo. A 15 poprawka do Konstytucji w 1870 roku dała im prawa do głosowania. Także to wszystko porównując do Polski, no to te wszystkie przemiany, te rewolucje, te powstania, ten chłopi pańszczyźniani i arystokracja i szlachta i tak dalej, no to bardzo, jest bardzo podobna historycznie. Także będę kontynuować jeszcze te 40 akrów i muł, a na razie zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, pozdrowienia dla konserwatystów, pozdrowienia dla republikanów. Dziękuję, że głosujecie, dziękuję, że wierzycie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to jest wielka sprawa. Trzeba patrzeć, na kogo głosować. Nie dajcie się skomunizować. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się, co się dzieje, patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na podatki, patrzcie się na to, jak Izraelczycy walczą z Palestyńczykami. Nie jest dobrze. Biden rozwala całą Amerykę. Granica południowa nie jest wesoła. No ogólnie rzecz biorąc, jeżeli wybieraliście Bidena, no to myślę, że rozumiecie, że popełniliście duży błąd. Zdrowia dla normalnych.